Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy opis powołania apostołów. Do grona 12 apostołów powołał Pan Jezus Mateusza. Był on celnikiem, stawiany na równi z grzesznikiem. Kiedy słuchamy fragmentów Ewangelii, to jakby w jednym ciągu. Celnicy i grzesznicy. Celnik to był to samo, oznacza co grzesznik. W gronie również apostołów jest Szymon Gorliwy. Mamy takie dwa bieguny. Ludzi powołanych, można powiedzieć, ze środowiska ludzi grzesznych. I jednocześnie Szymon, który był człowiekiem niezwykle mocnym, wiernym Panu Bogu. W jakimś sensie być może Szymon nawet patrzył na Mateusza. Panie Jezu, jak to? Takiego człowieka, takiego grzesznika powołujesz do grona apostołów? I dzisiaj, moi drodzy, każdy z nas musi sobie tak pomyśleć i uświadomić, jaka jest nasza historia życia, jacy jesteśmy, jak było kiedyś rzeczywiście, bo być może, że nie wszystko było w przeszłości w porządku. Ktoś może rzeczywiście od dzieciństwa jest wierny Bogu, człowiekowi, ale Chrystus na wszystkich patrzy z miłością. I na tego Mateusza grzesznika i na tego właśnie również Szymona Gorliwego. Jak my dzisiaj na siebie patrzymy? Czy z miłością, czy oczyma Jezusa? Czy może czasami jak ten faryzeusz? Jest to też okazja do zastanowienia i do pewnej korekty, gdyby rzeczywiście nasze patrzenie na innych było niezbyt dobre. Mszę Świętą sprawuje za zmarłych, za świętej pamięci Anielę, Marcina, za Walerię, Edwarda, polecam Eugenię, Marcina i wszystkich zmarłych z rodziny Lalów, prosząc o wstawiennictwo świętej siostry Faustyny. Prośmy Boga razem, aby obdarzył naszych zmarłych radością nieba. A my uczyńmy rachunek sumienia z naszych myśli, słów, może jakichś zaniedbań i za wszystko Boga przeprośmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy,
Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i czyny były Tobie poddane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przebiciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wyszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakubowi i tak oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi. Jak niosłem was na skrzydłach orlich, przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże. Bo ludem Pana i Jego owcami. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmie się ktoś umrzeć, tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś pokazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc już pojednanym, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego pozyskaliśmy pojednanie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja.
Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów, udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Się podzielę dwoma myślami. Pierwsza myśl dotyczy mojej retrospekcji. Był czas, kiedy jak narastała możliwość techniczna wizualizacji, w tej chwili jesteśmy już przytłoczeni tymi transmisjami. Naprawdę. Medialnymi. Myślałem, jak to by było wspaniale, gdyby było nagranie dokumentalne. No tradycyjnie na taśmie z złego czasu, gdy był Jezus, jakby wtedy było łatwiej uwierzyć, gdyby były nagrania magnetofonowe. I powiem teraz szczerze, że właśnie dobrze, że tego nie ma. Bo im środki są prostsze, tym bardziej są bliskie człowiekowi. Także ta technizacja to wszystko nas oddala od samych siebie, od tego, że my mamy duszę, które docierają wrażenia nie tylko słuchowe, wizualne, smakowe, dotykowe, ale dociera to, co jest energią serca. I takiej energii udziela Jezus. No dlaczego im bliższe? Powiem na przykładzie chociażby samochodów. Kiedy z radością zaczęliśmy jeździć maluchami, to mieliśmy świadomość, że tam ilość części i sam silnik pozwala nawet przy awarii w drodze można było czy przestawić zapłon i dalej się jechało. Spróbujmy teraz przy tym napakowaniu elektroniką samochodów, bo na pewno część je ma, przy awarii poradzić sobie. Czyli zaplątaliśmy się już coraz bardziej. Tak samo jest z przekazem Ewangelii. No i druga myśl wskazana tutaj jest, mianowicie, no jest trochę bieda, bo nie znam też greckiego, a tłumacze no silą się, żeby przekazać nam w języku naszym pięknym polskim tłumaczenia. I tutaj jest, że Pan Jezus dał im wskazania. No nie wiem, czy to jest dobre słowo, dał im wskazania. W Ewangelii świętego Łukasza, to już jest przed wniebowstąpieniem, Pan Jezus mówi, 24 rozdział, 43 wers: czekajcie, a będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. To słowo uzbrojeni, no przecież uzbraja się do wojny, do walki.
I nie powiedział Pan Jezus, dam wam pomoc, ale tłumaczę to od dalej, nie wiem jak jest w greckim, będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Także bardzo proste środki, które otrzymują. Jaka jest właśnie siła tego, że no nie wiem, czy Pan Jezus, ale chyba raczej tak, był bardzo mądrym, wykształconym, ale oni nie znali czegoś takiego jak możliwość zapisania. Nie było to potrzebne, bo im umysł jest bardziej taki czysty, chłonny, otwarty na to, na słowo, tym bardziej dociera. Jest bowiem wędrówka, która się dokonuje przez zmysły, jak mówili kiedyś w średniowieczu, nihil in mensu, nic nie w umyśle, sine sensu, bez zmysłów. Dokonuje się przejście. Ale to, żeby to zostało w naszym mensu, czyli umyśle, rozumie, muszą właśnie zadziałać naturalne czynniki. Czyli tak jak teraz odbieramy to, co już jest od kilku dni, jaka jest wielka mądrość i błogosławieństwo tego deszczu, który oby trwał jeszcze. Jak ziemia, jak wszystko chłonie tę wilgość, która jest potrzebna do wzrostu, bo jesteśmy już teraz w tygodniach, które są wiązaniem owoców. Matki Bożej w niebowzięcia będziemy już owoce. Kłosy, jabłuszka, inne rzeczy. Jest czas właśnie wiązania się. No, po okresie kwitnienia jest teraz owocowanie, wzrost owocu, a później będzie, powinny być żniwa i owocobranie. Także nasza wiara, także wiara katolicka wymaga właśnie tych prostych środków. Dlatego nie moja kończę. Im bardziej proste są te środki, tak jak Pan Jezus się posługiwał i na nie się ukierujemy, to co zagra w naszym sercu, to jest właśnie wiarą. Jest nadzieją, ale także i miłością. Wczoraj dwa serca Pana Jezusa, jak to było pięknie możliwość, no niestety, jak wiemy, w tej chwili już kościoły są puste. Ale można było z radością w tych pieśniach, w tym wszystkim wyrazić to, co jest odbieralne. Serce Jezusa i serce Najświętszej Maryi Pani. W świecie, który jest taki zimny, jakby brak serca ma być obroną naszą, żebyśmy fizycznie żyli. Bo nie chcemy być zranieni. Nie chcemy, żeby nam z bólu, z tego wszystkiego, co się dzieje, serce pękło kiedyś. Bo tak może się stać. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół.
wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, bogatego w miłosierdzie, pochylmy się z troską nad każdym człowiekiem, pochylającego się z troską nad każdym człowiekiem i skierujmy my nasze ufne modlitwy. Prośmy Boga, aby mocą Ducha Świętego odnowił w pasterzach gorliwość w pełnieniu posługi sakramentu. Ciebie prosimy. Prośmy, aby Duch Święty obdarzył mądrością rządzących narodami. Ciebie prosimy. Prośmy także o łaskę gorliwości kroczenia drogą świętości dla wszystkich wierzących. Ciebie prosimy. Prośmy również Boga, aby obdarzył łaską powołania młodych ludzi, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy w prosty sposób, tak jak słyszeliśmy w kazaniu księdza Marka, głosili prawdę o Jezusie Chrystusie i naszym zbawieniu. Ciebie prosimy. Prośmy także w intencji zmarłych. Polecamy świętej pamięci Anielę, Marcina, Walerię, Edwarda. Polecamy Eugenię, Marcina, wszystkich zmarłych z rodziny Lalów. Niech miłosierny, dobry nasz Ojciec obdarzy naszych zmarłych łaską przebywania z Nim w niebie. Ciebie prosimy. Prośmy także Boga, aby dla każdego z nas niedziela była dniem świątecznym, radosnym przeżywaniem zmartwychwstania Chrystusa. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje ręce przez Chrystusa, Pana naszego. Dzisiaj jest trzecia niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne. Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże.
W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Boże Wszechmogący, Panie nieba i ziemi, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który przyszedł w Twoje imię. W Nim wyciągasz rękę do grzeszników. On jest Słowem, które nas zbawia i drogą, która nas prowadzi do pokoju. Wszyscy oddaliliśmy się od Ciebie, ale Ty sam, Boże, nasz Ojcze, stałeś się bliski dla każdego człowieka przez ofiarę Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, wydanego za nas na śmierć. Doprowadzasz nas do Twojej miłości, abyśmy także my dawali siebie braciom. Przez tę tajemnicę pojednania prosimy, abyś uświęcił mocą Ducha Świętego dary, które ofiaruje Ci Kościół, posłuszny poleceniu Twojego Syna. On to, gdy nadeszła godzina, w której miał wydać samego siebie dla naszego zbawienia. Podczas wieczerzy wziął chleb w swoje ręce, dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ostatni wieczór wziął kielich i wychwalając Twoje miłosierdzie, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, składamy Ci, Ojcze, ofiarę pojednania, którą On nam zostawił jako dowód swojej miłości i którą Ty sam złożyłeś w nasze ręce. Przyjmij także nas, Ojcze Święty, razem z ofiarą Jezusa Chrystusa i przez udział w tej uczcie eucharystycznej daj nam swego Ducha, aby została usunięta wszelka przeszkoda na drodze do zgody i aby Kościół jaśniał pośród ludzi jako znak jedności i narzędzie pokoju. Duch, który umacnia miłość, niech nas zachowa w jedności z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem, z wszystkimi biskupami świata, kapłanami, diakonami i całym ludem chrześcijańskim. Przyjmij do swego królestwa naszych braci i siostry, którzy zastali w Chrystusie i wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Ty, który nas zebrałeś wokół swego stołu, zgromadź w doskonałej jedności ludzi z każdego plemienia i z każdego języka, razem z Dziewicą Maryją, z apostołami i wszystkimi świętymi na uczcie w niebie, gdzie będziemy się radować pełnią pokoju na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje... Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Na krzyżu skryłeś wobec.
Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Informacje duszpasterskie. Intencje w tym tygodniu. Jutro o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 za świętej pamięci Benona Mazura, o godzinie 18:00 Gregorianka. We wtorek o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 za świętej pamięci Tadeusza Dybiocha, o mszę świętą prosi Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. Następnie o godzinie 18:00 Gregorianka. W środę o 7:00 rano msza święta w DPS-ie. O 16:00 w Jacni za świętej pamięci Stanisława Kanieł. O mszę świętą prosi rodzina Pliszgów. O godzinie 17:00 za świętej pamięci Jana Łaszkiewicza. O mszę świętą proszą pracownicy firmy meblarskiej z Bondyża. Następnie w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i nasze wspólne modlitwy. O 18:00 Gregorianka. W czwartek o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 za świętej pamięci Krystynę Kniaś. O mszę świętą proszą Państwo Joanna i Krzysztof Matwiej z rodziną. Następnie o 18:00 są dwie intencje. Pierwsza to Gregorianka, a druga za świętej pamięci Władysława Wacha w 30. dzień od jego śmierci. W piątek o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 Gregorianka, druga msza o 17:00, druga intencja, za świętej pamięci Mariusza Kanieł, za Antoniego, Danutę Kanieł, za Stanisława Lewurza. Następnie w piątek nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, koronka do Bożego Miłosierdzia, a potem we mszy świętej zbiorowej o to Boże Miłosierdzie będziemy prosić w intencjach poleconych i dla całej naszej parafii. Sobota o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 są dwie intencje. Pierwsza za świętej pamięci Mariannę Jana Flagów. Druga za Zofię i Jana zmarłych z rodziny Gielmudów. O godzinie 18:00 również są dwie intencje. Pierwsza za świętej pamięci Marianny Buryło. O mszę świętą i za Macieja. O mszę świętą prosi mąż. Druga to Gregorianka. I o 19:00 msza święta w sanatorium. W przyszłą niedzielę o 7:45 za świętej pamięci Michała Karolinę zmarłych z rodziny Kaniów i Pakułów. Moi drodzy, tylko jeszcze dodam, jeszcze się do tego odniosę. Za tydzień w niedzielę przed wakacjami, to jest ostatnia msza święta sprawowana rano o 7:45. O 9:00 w Jacni za tydzień za świętej pamięci Jana Monasterskiego. O 10:15 w potoczku Gregorianka. O 11:30 za świętej pamięci Leszka Pańko z racji imienin. I o 15:45 msza w DPS-ie. O godzinie 18:00 za świętej pamięci Tadeusza w 9. rocznicę śmierci. Za Emilię w 36. i za wszystkich zmarłych z rodziny Piruk. Zapowiedzi przedmałżeńskie. Krzysztof Mrozowski, kawaler z parafii w Szczebrzeszynie oraz Justyna Buczek, panna z naszej parafii. Zapowiedź pierwsza. Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach między tymi osobami, powinien mnie o tym poinformować. Składam serdeczny Bóg zapłat za dzisiejsze ofiary, które przeznaczamy na spłacenie prac, które zostały do tej pory wykonane. Mam na myśli kostkę brukową,
już zostało dosłownie parę groszy tylko do zebrania i zaraz będzie cała kwota, czyli 46 500 zł już oddana. Pod koniec września ruszymy z drugą częścią prac, też w granicach 200-250 metrów kwadratowych parkingu powstanie. I w najbliższy czwartek po mszy o godzinie 18 mamy to znów spotkanie, bo była pewna przerwa członków Legionu Maryi. I w piątek 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Modlitwami obejmujemy wszystkich ojców naszej parafii, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. I także pamiętamy o naszych zmarłych ojcach. Niech Pan Bóg obdarzy ich niebem. Pamiętajmy o tym w piątek. W sobotę przypada uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest to także dzień imienin naszego księdza biskupa seniora Jana Śrutwy. Młodzieży przypominam, że w sobotę mamy ostatnie spotkanie przed bierzmowaniem, spotkanie organizacyjne o godzinie 9. Bardzo proszę o uwagę teraz osoby, które prowadzą prywatną działalność związaną z turystyką, czyli wynajmują pokoje, mieszkania, domki dla turystów. Jutro o godzinie 10 w Krasnobrodzkim Domu Kultury Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne organizuje szkolenie z zakresu wdrożenia procedur RODO dla właśnie jednostek branży turystycznej. Jutro o 10 w Domu Kultury. To będzie wymagane, jeśli ktoś prowadzi taką działalność. Takie szkolenie, jak się okazuje, gdyby chcieć zgłosić się, trzeba spore pieniążki zapłacić. Warto się tym zainteresować, kto jest oczywiście zainteresowany tym tematem. I moi drodzy, jeszcze raz przypomnę porządek od wakacji, od lipca. Nowy porządek mszy to 8 w Jacni, 9.15 w Potoczku, o 11 tutaj na Podzamku. Nie ma mszy świętej w DPS-ie w niedzielę i o 18 tutaj również na Podzamku. Ale moi drodzy, nikomu nie mówcie. Tak zacznę. Otóż pojawiła się pewna możliwość, żeby ta msza święta poranna pozostała. Ale nikomu o tym nie mówcie. Troszeczkę żartem oczywiście, ale moi kochani, od września być może, może inaczej, jak już wejdą w życie zmiany, to jest druga połowa sierpnia, tak jak ja, ksiądz Roman odszedł, prawda, w drugiej połowie sierpnia przyszedłem, po tych zmianach będę coś więcej wiedział, jeśli negocjacje się powiodą, to od września byłaby msza święta ta rano, ale o godzinie 7. Ale nic nie mogę obiecać, bo to nie ode mnie zależy. Stąd też na wakacje bardzo proszę przestawcie się jakoś, nie wiem, czy do Jacni na 8, czy na 11, na czas wakacji. A od września, być może od września, o 7 rano będzie msza święta. Moi kochani, taka informacja z tego tygodnia. Jeden z księży, który jeszcze sprawny, wydawać by się mogło, był, złożył podanie, zrezygnował z pracy właśnie duszpasterskiej, proboszczowskiej, ze względu oczywiście na zdrowie. Kolejny ksiądz, który jeszcze mógłby parę lat popracować, ale zdrowie już nie pozwala. I znów robi się kolejny wakat. Rzeczywiście jest taki problem. I rzeczywiście też, na przykład nas na roku było 12. I przyjdzie taki moment, kiedy Pan Bóg nam pozwoli oczywiście dożyć, że my odejdziemy. No, do tej pory zostało nas już tylko niestety 9 z tej 12. Jak w 9 odejdziemy, a wyświęcą jednego i znów w jednym roku, to jest 8 wakatów. Jakby tak do seminarium chłopaki chcieli pójść, to może jakoś nie będzie takiego jakiegoś problemu wielkiego, no daj Boże. To tylko jeszcze tak trochę żartem, przychodzi syn do domu i mówi, wiesz co mamo, bo był ministrantem, a ksiądz powiedział, że może jakbyście ministrantami jesteście, to może byście poszli do seminarium. Mamo, ja nie chcę być księdzem, ja już nie będę ministrantem. To nie tak, moi drodzy. Oczywiście to trzeba mieć to powołanie, trzeba rozeznać, czy dam radę i tak dalej, ale rzeczywiście prośmy Pana Boga o nowe powołania. Składam Bóg zapłać za kolejne ofiary na cele tutaj budowlane. Z Adamowa 3 ofiary po 200 zł, jedna ofiara 100 zł, z Podzamku jedna ofiara 400 zł i z Teratyna z poprzednim parafii, gdzie byłem, 100 zł. Serdeczne Bóg zapłać. W tym tygodniu wczoraj przeżywaliśmy
w naszej wspólnocie dwie smutne uroczystości, uroczystości pogrzebowe. Pierwsza świętej pamięci Jana Heisnera, tutaj spod zamku. Drugi był pogrzeb świętej pamięci Michała Pałki z Bondyża, 43 lata, młody chłopak. Ale ufam, bo to byli dobrzy ludzie, z miłością do Pana Boga całe życie się odnosili, że są już w rękach Pana Boga, być może jeszcze przez czyściec, tego nie wiemy. Dlatego wesprzyjmy ich, wszystkich naszych zmarłych, a szczególnie tych, których wymieniłem. Niech dobry Bóg da im niebo. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I jeszcze o tę moc i siłę, żebyśmy przy Bogu wytrwali i oparli się w wszelkim złym pokusom. Święty Michale Archaniele. Bądź naszą obroną, oby Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I chciałem podziękować księdzu Markowi za dzisiejsze kazanie. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.